Siema ludowskich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypsen i słuchajcie, jesteśmy z powrotem na Palionowie. Jeżeli nie wiecie, jak to się stało, że tutaj się przeteleportowaliśmy z powrotem, to wbijcie na kanał Milki, ponieważ tam to wszystko było pokazane. I jak widzicie, jesteśmy na nowym Palionowie, nie na starym, tak jak było to na poprzednim odcinku. Ponieważ nagle weszliśmy w pewne miejsce, które zaraz wam oczywiście pokażę. Ale zanim to pójdę po Milki, bo Milki odzyskała pamięć. Tak, odzyskała pamięć, co jest bardzo ważne, więc... Bardzo się cieszę i z tej okazji muszę stawić łapkę w górę, żeby prawda tej pamięć i nigdy już nie utraciła, bo to, że przypomniała sobie wszystko, co było między nami wcześniej, to jest naprawdę mega duży plus. Zapraszam, a propos plusów, to zapraszam bardzo serdecznie na Szczypsen Plusa, ponieważ tam odcinki są właśnie z różnych minigierek i tak dalej, więc uważam, że warto tam, żebyście byli i towarzyszyli w tej pięknej przygodzie. A tymczasem idę po Milki, ponieważ muszę z nią o tym wszystkim porozmawiać. Zobaczymy, ile ona pamięta, jakie tam są sytuacje i czy w ogóle dalej pamięta, czy może już sobie zapomniała, czy coś takiego. Halo! Dzień dobry! O, ale poszła w sen. Dzień dobry! Skaczę po tobie. Ała! Witam, witam. Słuchaj, jak się czujesz? Dobrze, powiem ci, że dobrze. I pamiętasz dalej wszystko? Aha. Pamiętasz, mega dobrze, mega dobrze. Chodź, musimy sprawdzić jedną rzecz, bo to mnie jakby musimy to pokazać widzom, bo jeszcze tego nie... Teraz wyspać nie można. Ale smutno, nie mogę nic zabrać z tego stojaka, wszystko stracone, co? No, mega, to jest tak smutno, jesteśmy level. Czekaj, ja straciłem, wiesz co straciłem, teraz to uświadomiłem sobie. Co? Bluzę z Adidasa. No way. Mój prezent na walentynki od ciebie został stracony. Nie. No nie, najgorzej. No widzisz, jakbyś dała mi swoją zbroję wtedy, to bym twoją tylko stracił, a prezent by został. Tu się winna. Nie, dobra, chodź, idziemy tu, patrzcie widzowie, stąd wyszliśmy, ale nie uwierzycie, jak to się stało, że tutaj weszliśmy. Uwaga, czy pamiętacie to miejsce? To jest bardzo ważne. To napiszcie w komentarzu, kto pamięta to miejsce, bo jest to mega wyjątkowe miejsce. Uwaga, bum. Widzicie to? Ja powiedzieć, że nie wiem, jak sam wchodzić, ale okej. Okay. O, dobra. Normalnie, po prostu w dół les. Widzowie, byliśmy normalnie na starym Palionowie, byliśmy w tym miejscu i zeszliśmy normalnie tutaj i jak wyszliśmy, to już byliśmy tutaj. I to jest, znaczy w sensie na tym nowym Palionowie i to jest, to dla mnie to jest niezrozumiałe, jak to się stało? Straciliśmy wszystko, co mieliśmy, bo jak przeteleportowywaliśmy się na stare Palionowo, straciliśmy wszystko, a jak wracaliśmy z powrotem, to nie wiedzieliśmy, że to się tak stanie, więc wzięliśmy ze sobą tylko jakieś ziemniaki i nic innego ze sobą nie wzięliśmy. A tak żałuję, byśmy mieli takie drogie rzeczy ze sobą i tak dalej, ale wiesz co? Wiesz co, mnie ciekawi bardzo. Mnie bardzo ciekawi miejsce, z którym się przeteleportowaliśmy, czy tam dalej to wszystko jest, bo tego nie sprawdziliśmy. Więc dawaj, chodź, idziemy w tamto miejsce, bo z tego co pamiętam, to było tam gdzieś na górze. Trzeba to sprawdzić koniecznie, czy to tam dalej jest, uwaga. Są tam liany, jest tam dalej to miejsce, okej, czyli to nie była jakaś, to nie były jakieś zwidy. To może drugi raz się uda tam wrócić. Może tak, może, ale nie wiem, chcemy tam wracać? Ty chcesz pewnie co? Chcę przypomnieć wszystko jeszcze lepiej. No, ja bym tam wróciła. Byś wróciła? Nie, no dobra, słuchaj, zobaczymy. No, po mojej diamentowe rzeczy. No, to prawda. O nie. O nie. Nie ma tego, znikło to, nie, no... Wiesz co jest najgorsze? Teraz nam nawet nikt nie uwierzy w to, że tu coś takiego było kiedykolwiek. Nie, no nie. I czyli teraz... nie odzyska moich diamentowych rzeczy. No chyba, no na to wychodzi, no. Sztos, po prostu sztos. A masz wiadra jakieś, może z wodą, żebym mógł sobie wypłynąć? Powiem ci, że nie mam nic dosłownie, ale to, czekaj, ja teraz... trochę dirta. No już ci zrzucam. Ej, no nie, no ale wiesz, nie, no to wszystko się stało tak szybko, że ja nawet nie wiem, kiedy straciliśmy nad tym jakby kontrolę, nie? Oła. To jest nienormalne, to jest nienormalne. Dobra, rzuć mi tu dirta. Okej, może być też i mech. Mech. No, tylko to miałam pod ręką. Dobra, ale w sumie dirta wystarczająco mam, więc nawet nie muszę używać tego mchu. Dobra, mchu? Bardzo mchu. Ej, dobra, mechu. No i co teraz? Co teraz, jak sobie przypomniał? Ała! Co jak sobie przypomniałam? Chciałem ci powiedzieć tak, nie bij mnie, bo mam mało serduszek, a ty masz przekichane, chłopcze. Bo, wiesz co, ała, no przestań, czas mi uderzysz. Bo co? Bo zachowujesz się tak, jak po naszym przed naszym zerwaniem. Co? Jak? O co ci chodzi? No tak. Co? Ale, czekaj, o co ci chodzi? Byliśmy w ciężkim momencie naszego życia, straciliśmy dzieci, a ty? A ty? Ale co ja? O co ci chodzi? No, o co ci chodzi? To ja straciłam pamięć, a ty nie pamiętasz, co to ma znaczyć? Ale ja nie wiem, ale mi zarzucasz jakieś dziwne rzeczy teraz. No ja nie wiem, o co ci chodzi, a to nie są żadne dziwne rzeczy do zarzucenia, ale tak było. Ja idę tutaj zrobić diamentowe rzeczy teraz. Diamentowe sety z spodnie Adidas. No i czemu na mną chodzisz? O co ci chodzi? Jakby, powiem ci tak. Kurde, gdzie ty masz te diamenty? To jest nienormalne.
Ty, no, a jeszcze chcesz moje diamenty zabrać? No po prostu stanie, zachowujesz się jak kiedyś, no. Ale co? Jak kiedyś? O co ci chodzi? No nie! Tak jest. Nie znoszę cię! No po prostu jest taki okrutny, ej przysięgam, no po prostu nie znoszę cię! Okay. No zostaw! Okej. Ej! No Filip, no zostaw to, bo po prostu... Ale o co ci chodzi? Ja też straciłem wszystko, co miałem. Podzieliłabyś się, biorąc pod uwagę, co nas łączyło. Podzieliłabyś się, trudno, mam w nosie teraz. Nie! Zdążyłeś zrobić set z moich diamentów? Tak. Naprawdę to zrobiłeś? Tak. O nie. Oddawaj mi! Ej, no nie! Zostaw mnie. Dobra, okej. Zostaw mnie. Śmierć za śmierć, idę po miecz. Pomocy, ja nie chcę, dlaczego ty mnie tak bijesz? Ale co, że cię biję? Nic ci nie robię, o co ci chodzi? Mojego zioma bijesz? Widzisz, bzyku nawet się do ciebie sprół. Obicie mnie. Mhm. Bo on nie widział po prostu, jak to wyglądało tak naprawdę. A mi się wydaje, że on doskonale wie, jak to wyglądało i po prostu nie będziesz biła mnie tutaj. Oskarżasz mnie o jakieś dziwne rzeczy, o to, że ja coś ci tutaj złego zrobiłem, a ja nic złego ci nie zrobiłem. Przywróciłem ci pamięć, powinieneś być za to wdzięczna. Nie, jakby... Co z tego? No co z tego, że ci przywróciłem pamięć? Ty się pytasz, co z tego? Czekaj, kurczę. Ja pierniczę. Zaraz, jak się znajdę. Dlaczego cię nie usłyszałam? Ja pierniczę, przestań mnie gonić, proszę. Oddawaj mi te diamenty, należą mi się. Nie, to są moje diamenty, trzeba było zbierać. A nie. Chodź tu. Bzyku, dawaj, ładuj ją. Ała, no przestań. Ała, no nie, ała. Co jest? Ej, to było zagranie nie fair play, nie? Nie. Dobra, ja nie będę tak rozmawiać. Zarzucane mi jest tutaj jakieś w ogóle, jakieś oszczerstwa mi są zarzucane, że ja jakoś zły byłem i tak dalej. Ja chciałem tylko trochę diamentów, ja bym się z tobą podzielił diamentami. No, ale okej. Wszystkie zabierałaś mi w kopalni, sprzed nosa. Teraz nagle tutaj nie chcesz się ze mną podzielić diamentami. Okej, dobrze. Tam sobie zrobię w takim razie wszystko, co ja potrzebuję. Mam 18 diamentów, to mi wystarczy totalnie, żeby zrobić to, co potrzebuję. Straciłem oczywiście prezent od ciebie, ty masz masę diamentów, oczywiście nie chcesz pokryć tych strat. Dobra, nie chcesz mi dać tych diamentów, to nie, sam sobie ogarnę. Mam tutaj sobie, odłożyłem przed chwilą diamenciki, mam, prawda, fajnie sobie 18 diamentów. Ja sobie wszystko zrobię, nie chcesz się podzielić? Nie, okej, dobrze. Ja bym ci dał. Odzyskałem twoją pamięć. Nie, nie ma... Proszę nie. Tutaj proszę, nie wchodzić tu, proszę. Proszę opuścić ten przedsionek. Proszę opuścić, opuścić to miejsce. Bo dobra, tutaj... wiesz co, to ty opuściłeś mnie, bo cię jak najbardziej cię potrzebowałam. Co? Nie, w ogóle, tak, ale tak, ty było. Teraz bzdury opuściłeś gadasz. Opuściłeś mnie w tak, momencie, tak. W którym ja cię najbardziej potrzebowałam. Tak, oczywiście. Tak. I co jeszcze? Żebyś wiedział. No. Tak? To fajna bajka, no. Co tam jeszcze było w tej bajce? No dobra, wiesz co. Kto pytał, idę sam, pa. Tak, idziesz, no właśnie, tak, i kto tu kogo opuszcza? No właśnie, tak to wygląda. Ty opuściłeś mnie! Mhm, tak. Tak to było właśnie, no. No tak, opuściłeś mnie. Coś jeszcze masz ciekawego do powiedzenia? Nie. No właśnie, tak nigdy nie miałaś nic ciekawego do powiedzenia. Aha, excuse me? Tylko mnie oskarżasz tu o jakieś rzeczy, których nigdy nie było. Gdzie ty jesteś? 20 czerwca 2020, wiesz? To właśnie było wtedy. Co? Nigdy tego nie zapomnę. Ale co? Czekaj, co się stało 20 czerwca 2020? O co ci chodzi? Ej, dobra, widzowie, ja nie mam pojęcia. Nie wiem, dowieś się. No oczywiście, jak to kobiecy, prawda? A, jeszcze... Zamknę... Dobra, myślałem, że nie mogę wejść przez drzwi. Domyśl się mi jeszcze powie na sam koniec. Okej. Widzowie, tak to już bywa niestety. Widzę, że tutaj się nie dogadamy w tym temacie. Coś tutaj mój internet szwankuje, czy coś, nie mogę otworzyć tego pieca. O, otworzyłem go w końcu, dobra. Mega fajnie. Jakieś, nie wiem, mam lagi dziwne, ale to nieważne, widzowie. Ja sobie tu robię jakieś podstawowe narzędzia. Nie chciała mi dać, diamentów nie będę jeszcze wykorzystywać, bo po co? Na razie to nie ma sensu, zrobię sobie żelazne rzeczy. Jest mi smutno, szczerze mówiąc. Przyznam szczerze, że jest mi smutno. Bo ja tutaj odzyskałem jej pamięć, a ona traktuje mnie jak totalnego kule śmiecia tutaj. I mega mi jest przykro z tego powodu, bo
Bo ja liczyłem tutaj na jakąkolwiek współpracę, jakąkolwiek prawdę, że to coś zmieni na plus. A wychodzi na to, że w sumie to lepiej było, jak ona nie pamiętała i w sumie to żałuję chyba, że jej przypomniałem to, bo ona teraz jakieś w ogóle rzeczy wyciąga mi, których nigdy nie było. Widzowie, nie wiem, napiszcie mi, o co chodzi jej, ja nie mam pojęcia totalnie. Nie wiem, to się jeszcze spytać, czy jest dumna w ogóle z tego swojego zachowania. Bo wydaje mi się, że ona tutaj, nie wiem co ona chce osiągnąć w ogóle, ale ona jakaś przed... Jak nie pamiętała, to jakoś taka milsza była dla mnie. Dobra, i wchodzę, halo! No i co jeszcze robisz? Nie, proszę to zostawić, odłóż to. Masz 5 sekund. 5, 4. Ała! No przestań mnie bić! Ała! Ale fajny mam kill-off. Mega! Przecież jesteś najgorszy na świecie. Tak, jestem najgorszy? Dobra, to ty mi mówisz, że ja tutaj jakiś jestem najgorszy. Zerwałeś ze mną w momencie, kiedy ja ciebie najbardziej potrzebowałem, rozumiesz? Chciałeś ze mną rozmawiać. Ale... Wtedy, kiedy straciliśmy dzieci po prostu. Jesteś po prostu okrutny. Tak zrobiłeś właśnie. Ale to no była jeszcze nasza ziemniaki wspólna jeszcze, tak? Oddawaj mi te itemy. Oddawaj moje itemy. Zrywamy ze sobą wtedy. Jak mnie zaraz... Oddawaj moje itemy, Szczypson. To nie jest śmieszne. Dawaj mi moje itemy. Dzięki za miecz. Właśnie tylko diamentowego potrzebowałem. Mamy spinę. Dobra, wiesz co, ale ty tak nakręcasz teraz. Nigdy nie było takich... Znaczy, były takie sytuacje, zerwaliśmy ze sobą, faktycznie, wzięliśmy rozwód. Ale było tak dlatego, że po prostu oboje tak postanowiliśmy, że tak ma być. I po prostu tak, i tak było. A ty tu jakieś w ogóle wyciągasz to zamiast cieszyć się chwilą tym, że wszystko wróciło do normy, oczywiście zakładasz ten... Dobra, nową diamentową zbroję zrobiła, żeby mnie dojechać. No nieźle. Dobra, co? Oddawaj mi te rzeczy. Masz mi oddać te itemy. Oddaj mi itemy, słyszysz? No oddaj mi moje itemy. No i przestań. I tak myślisz, że jesteś fajny, bijesz dziewczynę, wiesz? Bijesz swoją małą dziewczynę. Ale to ty nie bijesz, o co ci chodzi? No, myślisz, że jesteś... Co to ma znaczyć, co? Proszę, wszyscy do płaczu. Zostaw mnie! Znaczy, a o co ci chodzi? No bo nie uciekasz, zawsze w takich momentach uciekasz. Ale ty jakie bzdury gadasz! Ty jakie bzdury gadasz! Tak właśnie robisz, uciekasz w momentach, jak sobie przestajesz radzić. Tak. No i jeszcze mnie dobijasz, mam 2 serduszka, nie po prostu chcesz sobie. Jak to zrobisz, mamy spinę. Słyszysz? Ale nie odezwać. Czyli jeszcze nie mamy spiny, tak? Nie odezwę się do ciebie, jak mnie zabijesz. Ale to ty mnie bijesz! No oddawaj mi moje itemy wszystkie! Ale to ty mnie bijesz! Oddaj mi moje itemy. Ale nie, no słuchaj, ogarnij się, bo to przytłoczyła cię ilość wiedzy, którą dostałaś w ostatnim czasie, coś mi się tak wydaje. Nie. Oddaj mi moje itemy. Nic ci nie oddaję. Oddaj mi moje itemy. Jesteś złodziejem po prostu. Perfidnym. Zostaw mnie. Proszę mi, oddaj mi moje rzeczy. Ale... Teraz. Ale ty masz rzeczy już swoje. No ale ty mi zabrałeś moje. Nie rozumiesz, że ja chcę moje itemy? No oddaj mi je. Wiesz co, dobra. Wyrób sobie co chcesz. A, no i teraz obrażenie na mnie. Dobra, bo ty... Dobra widzowie. Oskarżę mnie o jakieś tutaj dziwne rzeczy. Teraz będzie fochy strzelać jeszcze na koniec. Dobra. No i widzicie. No i tak miało być widocznie. No i okej. Okay. No i dobra. Cześć. Niech ci będzie, dobra, widzowie, ja kończę odcinek, nie wiem o co jej chodzi, totalnie się na mnie uwzięła, ja nie wiem, ja tutaj sobie bekę kręcę z tą zbroją, a ona mnie bije, jakieś tu w ogóle oskarża mnie o jakieś rzeczy, że to wszystko moja wina. Wydaje mi się, że to, że sobie przypomniała, działa tylko na niekorzyść póki co, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, pa pa.